30 listopada odbyła się 27. w tej kadencji sesja Rady Powiatu Ostrowskiego. Tego dnia radni podjęli szereg uchwał w sprawie zatwierdzenia przekształcenia szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Zuzeli i Starym Lubiejewie zgodnie z założeniami reformy oświaty. Największą dyskusję wzbudziła uchwała dotycząca zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Mazowieckiej. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, wszystkie placówki mające ujemny bilans finansowy taki program musiały opracować. Jak tłumaczyła dyrektor szpitala Elżbieta Malec, jego przygotowaniem zajęła się osoba z zewnątrz, która miała już doświadczenie z opracowywaniem podobnych dokumentów. Program obejmuje okres 2 lat. Radna Danuta Janusz zgłosiła parę zastrzeżeń, m.in., że planowane przychody na 2018 rok zostały zawyżone. Księgowa szpitala wyjaśniła, że zmienił się sposób wyliczania należności przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szpitale już nie mają opłacone, jeśli chodzi o sam szpital, czyli o umowy kontrakt, szpitale nie mają już opłacone za fund, czyli bez sensu, jak to wydaje się być, dokonywanie kalkulacji na podstawie punktu, tylko jest opracowany ryczałt. W przypadku ryczałtu nie ma znaczenia, czy tych pacjentów jest na przykład 100 czy 80, bo tak jak mówię, nie ma to wpływu. Jest po prostu dany ryczałt. I ten ryczałt średniomiesięczny za 4. kwartał roku 2017 jest wyższy niż średniomiesięczny przychód począwszy od stycznia do września roku 2017. I biorąc pod uwagę tą zwyżkę w związku z większymi pieniędzmi, jakie szpital pozyskał, tak zostały skalkulowane przychody na rok 2018. Według programu największy udział w kosztach prowadzenia placówki mają wynagrodzenia pracownicze, które stanowią aż 60% łącznych wydatków. Radni pytali o możliwość szukania tam oszczędności, na przykład poprzez ograniczenie liczby zatrudnionej kadry. Dyrektor tłumaczyła, że obowiązuje ich ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, a także norma, ilu pracowników i z jakimi kwalifikacjami musi znajdować się na danych oddziałach. Uważam, że tutaj, choćby nie wiem, jak był napisany ten program naprawczy, to o ilość personelu i wynagrodzenia nie mamy jakby wpływu takiego. I już wiemy, że to wynagrodzenie w przyszłym roku zwiększy się, bo jest ustawa i od tego nie możemy odstąpić. Nie chcemy, żeby to było radykalne jakieś takie i zwolnienia, ale też przyjrzymy się osobom, które nagminnie chodzą na zwolnienia lekarskie, bo są takie osoby i do tej pory było to patrzone tak przychylnym okiem, ale niestety muszą być prowadzone rozmowy w tych komórkach, bo no, panie są na zwolnieniach bardzo często, są takie osoby, natomiast my musimy dotrudnić. Dyrektor podkreśliła, że szpital nie jest instytucją zarobkową, więc trudno liczyć na zysk. Trzeba natomiast stawiać na wysoką jakość świadczonych usług. A niestety, sprzęt diagnostyczny jest drogi, a dość szybko się zużywa. Wzrastają również koszty leków i wykonywanych zabiegów. Jak czytamy w programie, w ostatnich 2 latach placówka obserwuje raczej malejącą liczbę pacjentów hospitalizowanych, co związane jest m.in. z niską wysokością kontraktu z NFZ-em i minimalizacją nadwykonań. Dynamika wzrostu pacjentów. To jest co? 1800 pacjentów mniej. No to mnie się wydaje, że to jest na korzyść szpitala, że koszty powinny być mniejsze. Właśnie inny minus. A dlaczego? Tak. Bo wyrobienie kontraktu w tym roku skutkuje to w następnym roku, że możemy dostać mniejszy kontrakt. Właśnie o to chodzi, że a wakacje, święta, wiecie Państwo, każdy ze szpitala ucieka, każdy chce być w domu i ten kontrakt może być niewypracowany. I to jest właśnie klucz sprawy, że ten ostatni kwartał jest zawsze najgorszy od tych pierwszych, prawda? Bo każdy przerzuca sobie leczenie i tak dalej na początek roku. 1 października weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
ostrowska placówka weszła do tak zwanej sieci szpitali, dzięki czemu wszystkie oddziały i większość poradni specjalistycznych ma zagwarantowaną umowę z NFZ-em na najbliższe 4 lata. Plusem jest także fakt, że SPZOZ w Ostrowi z sukcesem startuje w programach umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje. Przystąpił do kilku programów finansowych, zewnętrznych. Pozyskuje pieniądze na zakup specjalistycznej aparatury tej diagnostycznej, rentgeny stacjonarne, przenośne i temu podobne, rzecz, która spędzała nam jak gdyby sen z powiek, bo nie bardzo wiedzieliśmy, co zrobić z tym fantem. Jest to powód do radości. Uchwała zatwierdzająca program naprawczy została podjęta 12 głosami za, przy jednym przeciwnym. 3 radnych wstrzymało się od głosu. W dalszej części obrad zmniejszono o 1 600 000 zł wysokość planowanego kredytu. 16 głosami za, przy jednym wstrzymującym, wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej na obecny rok oraz wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrowskiego. Zmiany wynikały m.in. z konieczności przeniesienia 1 000 000 zł dotacji dla szpitala z budżetu tego roku na rok następny. Że będziemy realizować projekt doposażenia SOR-u na kwotę 6 100 000 zł, z czego 1 000 000 zł jest z naszych środków, a że w tym roku dopiero niedawno, parę dni temu, pani dyrektor z panią księgową podpisały porozumienie z jednostką wdrażania programów unijnych na realizację tego projektu, a ten projekt de facto będzie realizowany w 2018 roku, to dlatego ten 1 000 000 zł przenosimy na następny rok. Ale to nie nasza wina, że ocena wniosków trwa długo w jednostce wdrażania programów unijnych, ale Bogu dzięki, że żeśmy ten projekt pozytywnie został oceniony i żeśmy te środki otrzymali i finansowanie jest bardzo duże, bo ponad 4 880 000 żeśmy dostali, i 8 tysięcy właśnie z jednostki wdrażania programów unijnych, 1 000 000 zł powiat, pozostała kwota ze szpitali. Jednogłośnie wyrażono zgodę na realizację przez szkoły projektu pod nazwą Akademia Rozwoju Młodego Człowieka w powiecie ostrowskim, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wprowadzono również zmiany w rozdysponowaniu środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.